Witam wszystkich w kolejnym materiale. Słuchajcie, dzisiaj przyglądzimy coś super prostego z kilku naprawdę produktów. Wszystkie są na stole tutaj, ale w połączeniu dają efekt tak piorunujący, że po prostu pała mała. Słuchajcie, przepisy się nauczyłem jeszcze z czasów, jak pracowałem w hotelu na kuchni. Myłem gary. Jednym okiem myłem gary, a drugim podpatrzywałem kucharza. Słuchajcie, to jest Caesar salad. Caesar salad z tym, że ja wprowadziłem troszeczkę zmian, bo zmieniłem sałatę, tą oryginalną baby jam, tą małą taką sałatkę, na sałatę rzymską. Bardziej mi pasuje. Ja sobie ją kroję. Wiem, że nie powinno się sałaty kroić, tylko łamać lub szarpać. Ja kroję, jest do zjedzenia od razu, nic się nie dzieje. Słuchajcie, od czego zaczniemy? Co nam będzie potrzebne? Zaczniemy od tego. Słuchajcie, piersi z kurczaka. Ja tu mam 8 sztuk piersi. Dwie paczki po 2 sztuki sałaty rzymskiej. Na wszelki wypadek, bo to jest tak, że jak się zrobi jedną porcyjkę, to wierzcie mi, za chwilę ktoś przychodzi po dokładkę. Ja użyję bekon wędzony. Wiem, że w Polsce jest ciężko dostać taki bekon. Jeżeli nie macie bekonu, możecie użyć po prostu boczku. Z boczku zrobić sobie boczek, pokroić w plasterki, wtedy go upiec, bo będziemy to piec i użyć po prostu boczku zamiast bekonu. Majonez. Słuchajcie, robiłem już z wszystkich możliwych majonezów i w Polsce i tutaj nigdy nie wychodzi tak pyszny jak z Hermansa. Na winiary, na tych innych majonezach nie wychodził taki dressing. Po prostu Hermans do tego jest sprawdzony i polecam. Nie jest żadna kryptoreklama, bo nie dostaję ani grosza. Tylko mówię, że wypróbowałem wszystkie majonezy i ten naprawdę jest najlepszy. Oliwa z oliwek będzie do piersi. Słuchajcie, parmigiano reggiano będziemy używać do posypywania i do dressingu. Słuchajcie, przyprawy do kurczaka, jakie ja używam. Papryka ostra, czosnek granulowany i mam tutaj knora, przyprawy do mięs. I takich właśnie przeważnie 3 przypraw używam sobie do przyprawiania piersi. Do tego będą jeszcze filety anchois. Słuchajcie, nie da się już kupić. Oryginalnie w przepisie były niewędzone. Jakiś czas jeszcze temu można było u mnie kupić filety niewędzone. Niestety teraz już ich nie ma. Robię teraz z wędzonych. Też super wychodzi. Wy w Polsce możecie sobie kupić na przykład moskaliki, albo niewędzone filety z anchois, albo wędzone. Słuchajcie, no najlepiej by było niewędzone anchois. Niestety nie ma. Taka paczka tu jest, to jest 100 gram. Po odcedzeniu jest 60 gram. Taki słoiczek 60 gram. Na takim, i to jest już tak sprawdzony przepis, że to cały słoiczek idzie na cały taki słój majonezu do dressingu. Słuchajcie, od czego najlepiej zacząć? Wszystko zaczynamy od przygotowania piersi. Dlaczego? Dlatego, że musimy je upiec w piekarniku i je ostudzić. Słuchajcie, krojenie piersi na gorąco to katorga, także musimy je upiec najpierw w piekarniku, najszybciej, żeby je potem ostudzić. Będziemy tam dokładać coś, bo praktycznie wszystko, co tutaj na ciepło będzie piekone w piekarniku. I bekon będzie robiony w piekarniku. Jeszcze nie ma na stole jednego ważnego składnika, dlatego, że jest w zamrażarce. Słuchajcie, chleb tostowy będzie krojony w kostkę i będzie potem zapiekany w piekarniku z masełkiem i dlatego właśnie go trzymam w zamrażalniku, że sobie go szybko będę wyciągał i będę sobie go kroił. Chleb tostowy za gąbka, a zamrożony super mi się szybko pokroi. Słuchajcie, ja przyprawiam piersi. Oczywiście po to była oliwa z oliwek, bo poleję sobie troszeczkę oliwą z oliwek, dam przyprawy, wymieszam. Po co oliwa? Oliwa daje to, że te piersi się równomiernie będą piec ze wszystkich stron, opiekać. I co? To chyba na tyle. Słuchajcie, no to co? Ja sobie szykuję piersi, wstawię do piekarnika, pokroję sobie chlebek, pokażę wam jak i za chwilę się włączę. No i kurczaczek poszedł do piekarnika. Zobaczcie, mój najlepszy przyjaciel zgłosił chęć do pracy, do pomocy. Będzie nam to dzisiaj pomagał przy robieniu naszego Cezara. Tak jak mówiłem, piersi poszły na 45 minut do piekarnika. Chleb pokroiłem, zobaczcie, w idealną kostkę, takie będziemy to, i teraz co z tym będziemy robić? To też idzie do piekarnika, będziemy z tego robić takie chrupki do posypania. Tylko jeden mały stick. Słuchajcie, troszkę
masła w kilku miejscach. Ja mam masło solone, nie musi być solone, może być zwykłe. Tego masła, żeby tak się rozpuściło i żeby się rozeszło po tych chrupkach, po tych naszych grzankach. Kilka takich miejsc damy i co jakiś czas tu w piekarniku po prostu przemieszamy. Możesz już odłożyć to masło? Nie będzie już potrzebne. Co dalej? Aha, Ola. Możesz włożyć do piekarnika? Możesz włożyć tą tacę do piekarnika? Niech się już piecze. Tylko ostrożnie. Otwórz, włóż i zamknij, dobra? Ci czy dasz radę? Na tą dolną półkę. No i super. Co będziemy robić dalej? Tam jak nam się wszystko piecze, zajmiemy się teraz... O, Ola, ty zajmiesz się układaniem bekonu. Otworzę ci bekon. OK? Wiesz jak układać? Tak w tą stronę. Jeden i drugi. Ty układaj. A ja będę mówił, co będziemy robić z dressingiem. Słuchajcie. Musimy sobie zetrzeć. To może trzeć parmezan też, tak? Czy układać na razie? Parmezan też mogę. Parmezan? Ja też muszę to robić na raz. Dobra. To sobie na razie tutaj ustawimy gdzieś. I trzeba utrzeć parmezan. Poczekamy chwilkę. Ok, ułożyłeś? Super. To chcesz trzeć parmezan? Nie, no trzy, nie ma co. Ale którą? Tą czy? Nie, na tej małej. Na tej małej, no. Spróbuj sobie, czy umiesz, a ja potem dokończę. No dobra, daj, ja dokończę. Słuchajcie, musimy zetrzeć całą tą kostkę na drobnych oczkach, bo będziemy go używać i do posypywania całej sałatki i do robienia dressingu. Na temat dressingu zaraz wam wszystko powiem, co będziemy robić i jak. Możesz to na razie położyć koło piekarnika, niech sobie tam już czeka w kolejce, wiesz? Ja sobie to zetrę do końca. Okej. Mamy. Tak. Mamy. Olafku weźmiesz? Do zlewów weźmiesz ten? Co potrzebujemy do... Zlewu? Tak, do zlewu, no. Do dressingu, do Cezara. Skład jest super prosty. Anchoa, parmezan, dwa ząbki czosnku i majonez. I to jest wszystko. Z tym, że jest jeden szkopuł. Pamiętajcie, nigdy nie blendujcie majonezu, bo pod wpływem temperatury rozwarstwicie majonez i będzie dupa nie dressing. Żeby przygotować taką pastę do dodania do majonezu, robimy następująco. Nalewamy sobie do jakiegoś pojemniczka 50-60 ml wody. Ja zaraz sobie naleję. Dobra, nalałem sobie wody. Ale możesz obrać czosnek, dobra? Tam nad koszem. Weź sobie dwa i obierz czosnek, dobrze? Tam nad koszem. Nalałem sobie troszkę wody. I teraz dodajemy po kolei taką o, szczyptę parmezanu. Do tego damy filety z anchoa. Kurczę, nie wziąłem sobie widelca. Nie szkodzi. Te filety ja sobie wyciągnę z tego oleju na deskę. Sobie je wstępnie przed blendowaniem pokroję. Naszykujesz blender? Tu jest na ziemi blender w pudełku. Wyciągniesz go? No. I super. Tak to dobrze jest mieć pomoc. Nie trzeba
Tak, myszkotelny. I tam jest druga część od tego. Tutaj może mi dać blisko mnie. Patrzcie, cały słoiczek nie ma, to się z tym szczypać. Ja sobie je troszeczkę jeszcze pokroję przed dodaniem. I dajemy całość do tego. Słuchajcie, dwa ząbki czosnku rozmiatam i też dorzucę. Z tej strony już pokazać, dobrze? Tu jest kontakt. I podłączysz? Ja sobie jakąś ścieleczkę do wączek wezmę. Nieprzygotowane troszkę, ale myszkoć. I będziemy teraz blendować. I to jest zblendowane. Super. Możesz do zlewu? Super, dziękuję. I zobaczcie, mamy taką idealną pastę parmezanu, czosnku i anchoa. Dobra, mamy już pastę zrobioną. Co będziemy robić teraz? Majonez. Otwieramy do miski. Całutki. Bez mierzenia, bez przejmowania się. Przepis już jest tylekrotnie sprawdzony. Co nie Olaf? Robicie Cezara. Wyjmujemy całe 600 gram. Całe 600 gram. Dobra. Maj. Będziesz mieszał. I dolewamy pastę całą i wymieszaj to dokładnie. Niestety najdłużej wszystko trwa z tym pieczeniem w piekarniku. Niestety jest mały, mieszczą się tam dwie trejki tace i dopiero jak się zrobią piersi, możemy zacząć robić większe ilości bekonu i tak będziemy wymieniać. To, że daliśmy, mieszaj, to, że daliśmy jeszcze wodę do majonezu, do tego dressingu, powoli, bez pośpiechu, to po prostu trzeba zrobić dokładnie, nie szybko, to nie jest wyścig myszko. Daliśmy wodę, ten dressing będzie taki troszeczkę bardziej rzadszy, nie taki gęsty jak majonez i będzie się fajnie rozprowadzał po całej tej sałatce, a ja do dressingu używam takiej, co się nazywa squeeze bottle. Butelka taka specjalna właśnie do dressingów, którą się ściska i się wylewa. Już wymieszane? Super. To umyj sobie rączki. Możesz zadać przy okazji tutaj tam brudne rzeczy. Super, mieć pomocnika, nie trzeba nic samemu robić. Słuchajcie. I teraz przekładamy to do tej butelki. Dobra, weź sobie to. Ja sobie to teraz umyję, zakręcę i do lodówki. Za chwilę widzimy się ponownie. No, zbliżamy się pomału już do końca wszystkiego. Słuchajcie, rzeneczki upieczone, takie brązowiutkie. Słuchajcie, pierwsza partia bekonu też jest gotowa. Kroimy do takie paseczki. Kroimy w poprzek bekon i w takie cienkie paseczki. Piersi są już dawno zrobione, już są na dworze, się studzą. Tam się jeszcze dopieka ostatnia partia bekonu i ostatnie, co nam zostało, to sałata. Słuchajcie, ja jak mówiłem wcześniej, ja ją po prostu kroję. Nie bawię się z nią tylko w takie paski i do michy. Oczywiście ona jest uprzednio obmyta pod bieżącą wodą i wysuszona.
Także słuchajcie, ja sobie dokończę to wszystko, naszykuję wszystko na stole, to co powinno do tej sałatki być i widzimy się już przy kompletowaniu wszystkiego na talerzu. No i wszystko mamy gotowe. Słuchajcie, zobaczcie. Sałata, pierś z kurczaka, bekon, grzanki i parmezan. To jest wszystko, co się tam sałatkę składa. Ja podaję to na talerzach głębokich. Ich mniejszych, głębokich talerzach. Jak nie macie, możecie dać płaskie, możecie dać jakieś miski, wszystko jedno. Słuchajcie, teraz sobie przybliżymy kamerkę i pokażę Wam, w jakiej kolejności jest to układane na talerzu. Słuchajcie, od czego zaczynamy? Nakładamy taką kubkę sałaty na talerzek. Słuchajcie, na to zobaczcie, jak pokroiłem pierś. Tak ją w poprzek, w takie grube plastry. Bierzemy kilka takich plastrów. Układamy sobie w taką gwiazdę na naszej sałacie. Słuchajcie, co dalej? Dalej posypujemy to wszystko bekonem. To oczywiście w ilościach, jakich Wam się podoba. Ja mówię, w tej co ja robię, to naprawdę to nie wygląda dużo, a tak naprawdę jest się czym najeść. Słuchajcie, teraz garść grzaneczek, nasypujemy grzanki, bierzemy szczyptę parmezanu, zależy ile kto lubi, ja lubię sporo, posypujemy to parmezankiem, bierzemy dressing i robimy taką siateczkę. Coś nam się tu przytkało. Ok. O, trochę za dużo. Ale to o. I tak wygląda nasza sałatka Caesar. Ktoś nie lubi tyle majonezu, ktoś nie lubi tyle dressingu. Ja z doświadczenia wiem, że wszyscy za każdym razem, jak jedzą tą sałatkę i jest mało dressingu, każdy przychodzi i prosi, daj więcej dressingu. Więc tak właśnie oto prezentuje się moja wersja Caesar Salad. Zapraszam każdego do spróbowania, do zrobienia sobie takiej sałatki. U nas jest traktowana jako taka sałatka zamiast obiadu, obiadowa, ale może być na każdą imprezę, na wieczór, dla dwójki. Nie ma to dużo roboty, wystarczy tylko powkładać wszystko do piekarnika, upiec, troszkę pokroić, poświęcić. Mnie to zajęło wszystko przygotowanie z pieczeniem, ze wszystkim około 2-2,5 godziny. Więc nie jest to jakieś tam super, super trudne, ale naprawdę warto, bo smak jest nie z tej ziemi. Słuchajcie, zapraszam do komentowania, coś niejasne, coś dotłumaczyć, wytłumaczyć. Piszcie, komentujcie, podobało się to, pomóżcie mi, zostawcie jakiegoś suba, już jesteśmy blisko, prawie koło 1000, także już jest naprawdę super, jestem super zadowolony w takim czasie. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam na następne materiały.